Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy piątek, 21 października, a imieniny obchodzą Celina, Urszula, Karol i Jakub. Zaczynamy wiadomości dnia. Jazzowy koncert z okazji wielkiego jubileuszu 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej był pokazem wielkich talentów, które zostały oszlifowane w murach kutnowskiej szkoły, ale których kariera bynajmniej nie zakończyła się na tym etapie, ale rozwinęła skrzydła, wznosząc muzyków na wyżyny artystyczne. Fotorelacje z tego wydarzenia mogą Państwo zobaczyć na portalu KCI. Wczoraj kilka minut po godzinie 18 dyżurny Straży Pożarnej w Kutnie otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z zakładów na Majdanach, gdzie płonęła beczka z chemikaliami. Na miejscu z ogniem i niebezpieczeństwem walczyły zastępy JRG Kutno, OSP Leszczynek, Wroczyny, Komadzyn, Gołębiew oraz OSP Żychlin. Dzięki szybkiej reakcji służb ogień został ugaszony, zanim zdążył się rozprzestrzenić. W tym samym miejscu pół miesiąca temu miało miejsce podobne wydarzenie o znacznie poważniejszych skutkach. Rada Powiatu w Kutnie podjęła uchwałę o zwolnieniu z funkcji kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konrada Kłopotowskiego. 11 radnych było za, a 5 przeciw. Konrad Kłopotowski został odwołany ze stanowiska kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Kutnie? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Za odwołaniem Kłopotowskiego głosowało 11 radnych, 5 było przeciw, nie było radnych, którzy wstrzymali się od głosu. Pismo do Rady Powiatu o podjęcie uchwały odwołującej Kłopotowskiego z funkcji skierował dyrektor Regionalny Agencji Rozwoju, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kombatancki Krzyż Pamiątkowy zwycięzcom i Kombatancki Krzyż Pamiątkowy obrońcom. Takie odznaczenia wręczono zasłużonym na sesji Rady Powiatu w Kutnie. Na sesji Rady Powiatu w Kutnie Stowarzyszenie Klonowia i Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze Związkiem Byłych Więźniów Politycznych wręczyli odznaczenia zasłużonym. Obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej zwycięzcom dyplom. Wyrażając głęboki szacunek i wdzięczność obrońcom i wyzwolicielom ojczyzny oraz za przyczynienie się do historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcą nadano Stanisławowi Traczyk, Annie Traczyk, Czesławowi Bartczak, Czesławowi Wójkowskiemu,
kombatancki krzyż pamiątkowy zwycięzcom. Pod spodem zasługi obrońców i wyzwolicieli ojczyzny na trwałe pozostaną w narodowej pamięci. Przyznano również odznaczenia dla osób wspierających. Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych obrońcom, zwycięzcom dyplom za prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli ojczyzny oraz upamiętnieniu historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcą nadano honorowo panu Krzysztofowi Depich, pani Barbarze Zaniewskiej-Tomczak, pani Zosi Tomaszewskiej oraz pani Annie i Krzysztofowi Baranowskim kombatancki krzyż pamiątkowy zwycięzcom. Zasługi obrońców i wyzwolicieli ojczyzny na trwałe pozostaną w narodowej pamięci. W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszaki z Kutnowskiej Jedynki ślubowały być dobrym uczniem i Polakiem, a także dbać o dobre imię szkoły. Relacje z tej uroczystości mogą Państwo zobaczyć w materiale filmowym. W czwartek 24 października w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uśmiechnięte twarze głównych bohaterów ubranych w stroje galowe wywoływały radość wszystkich zebranych, a sala gimnastyczna tego dnia wypełniona była po brzegi. Kolorowe birety na głowach pierwszoklasistów, wyglądających niczym studenci prestiżowej uczelni, dodały rangi wydarzeniu. To bardzo ważny moment w waszym życiu, ślubowanie. Pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Jesteśmy dumni z was, że jesteście naszymi uczniami. Myślę, że ani wy, ani my nie zawiedziemy. Będziemy starać się jak najlepiej was nauczać, a myślę, że przy współpracy państwa rodziców, naszych nauczycieli i was samych, tak jak pan prezydent powiedział, za 8 lat zdobędziecie takie kompendium wiedzy, że śmiało będziecie startować w następny etap edukacyjny. Kilka ciepłych słów skierował do uczniów, nauczycieli i rodziców prezydent miasta Kutno Zbigniew Murzyński. Wam, drodzy uczniowie, życzę, żebyście byli zadowoleni z obecnej tej szkole. Ale wiecie, co długo, bo prawdopodobnie 8 lat to będzie nasz najdłuższy okres w waszym życiu. Wszystkie inne później szkoły, gdzie będziecie się uczyć, będą znacznie krócej. A tutaj właśnie 8 lat. No i państwo, w związku z tym będziecie mieć kontakt z tą szkołą przez te właśnie 8 lat. Ale myślę, że te tutaj dzieci są dobre, bo to jest bardzo dobra szkoła. Efekty egzaminów, które były do tej pory, zmienił, były bardzo dobre te szkoły, osiągnięcia w wielu dziedzinach, w linii jakichś artystycznych przedmiotów, czy przedmiotów takich rzeczywistych. W konkursach przedmiotowych były bardzo dobre. Także to, że tutaj dzieci są, że wybraliście tą szkołę, to wam gratuluję. I życzę, żebyście byli zadowoleni. No i bardzo żebyście się tutaj czuli dobrze. I uczyli się, i bawili, żebyście później miło wspominali, że chodziliście do szkoły podstawowej w Kutnie. Najważniejszym, długo oczekiwanym punktem uroczystości było jednak pasowanie. Prezydent miasta dużym kolorowym ołówkiem pasował na uczniów przedstawicieli klas pierwszych. Gdy pierwszoklasiści już oficjalnie dołączyli do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, nadszedł czas na zaprezentowanie ich artystycznych umiejętności. Pierwszaki doskonale znały swoje role i mimo obecności nieznanych im osób nie tremowały się niczym zawodowi aktorzy. Poznań nie wolał, a w szkole nas czeka rzecz nowa.
Od dzisiaj jako pełnoprawni uczniowie szkoły podstawowej nr 1 pierwszaki będą miały nie tylko prawa, ale i obowiązki. I chociaż może nie zawsze będzie łatwo, otworzy się przed nimi ciekawa księga świata. Przewracając kolejne jej karty, będą zdobywały wiedzę i rozwijały swoje zainteresowania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej Moja Komenda, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Szczegóły w materiale filmowym. Kontakt z policją może być znacznie szybszy i łatwiejszy dzięki nowoczesnym technologiom. Moja Komenda to najnowsza aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której za pomocą kilku ruchów można napisać maila do swojego dzielnicowego albo namierzyć najbliższą komendę policji. Jak to zrobić? W wyszukiwarce musimy znaleźć aplikację Moja Komenda, należy ją zainstalować. Następnie po zainstalowaniu w telefonie wybieramy ikonkę Moja Komenda. Czekamy chwilę, ładuje nam się aplikacja i teraz w intuicyjny, prosty sposób wyszukujemy dzielnicowego. Możemy to zrobić za pomocą konkretnej jednostki, dzielnicowego po nazwisku, czyli gdy znamy dzielnicowego imię, nazwisko, lub wyszukać dzielnicowego po adresie. My spróbujemy to zrobić właśnie po adresie. Klikamy ikonkę, wpisujemy ulicę, na przykład ulica Krótka, numer domu. 2. Miejscowość, oczywiście Kutno. Klikamy ikonkę Wyszukaj. Aplikacja znalazła nam nazwisko i imię dzielnicowego w Kutnie na ulicy Krótkiej. Starszy sierżant Renata Felniak. Dzielnicowi są bliżej nas. To funkcjonariusze pierwszego kontaktu. Jeżeli jeszcze nie znasz swojego dzielnicowego, ściągnij naszą aplikację. Kontakt z nimi jeszcze nigdy nie był tak łatwy. Możemy bezpośrednio połączyć się z dzielnicowym za pomocą ikonki, natomiast oczywiście nie zawsze dzielnicowy pracuje, nie zawsze może ten telefon odebrać, dlatego aplikacja pozwoli nam bezpośrednio połączyć się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, czyli danej jednostki, gdzie pracuje dzielnicowy, i tam dyżurny poinformuje nas, kiedy dzielnicowy ma służbę, kiedy pracuje, kiedy możemy się z nim skontaktować. Za pomocą aplikacji można łatwo i szybko powiadomić o sprawach, które nie wymagają pilnej interwencji, ale utrudniają życie. W sprawach pilnych aplikacja jednak nie pomoże. Wtedy należy zadzwonić na 997 albo 112. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia w poniedziałek. We'll be right back.
W nocy deszcz, temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W dzień pochmurno, temperatura 9 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali.